Padłem na pomysł, żeby podciągając formę Pawła Ciechana ze względu na to, że będzie startował w Mistrzostwach Świata Weteranów już na przełomie maja i czerwca, a trochę ma niedomogę mięśni, mięśni łód, a łódki są dobre. Padłem na pomysł, żebyśmy zrobili taki przegląd wrocławskich siłowni i po prostu trenowali w każdej siłowni innej co środę. Nasze nogi właśnie tam. Tak sobie dzisiaj jesteśmy w renomie w nauce świdnickiej. Klub się nazywa Jatomi. I zaczynamy od dwugłowej maszyny na dwugłowy w staniu zginanie tutaj. Jest fajna podpóreczka, przyciągamy piętę w stronę pośladków, praktycznie pozycja nie do oszustwa, można powiedzieć, że jesteśmy zmuszeni do pracy dwugłowym, jak ktoś ma z tym problem, bardzo dobra maszyna, polecam, świetnie usytuowana, tylko trenować. Następna maszyna też, o której cały czas myślę, czy sobie właśnie takie nie kupić, bo kolejna maszyna, na której też się nie oszukuję, bo to jest po prostu tutaj taki napór piętami z góry. Blokujemy sobie nogi sztywno. W miarę jak jestem z Gorzelcu, to wykonuję, sobie ustawiam trening tak, żeby właśnie robić nogi najczęściej. Ale z kolei z Gorzelcu brakuje mi tam ciężarów na inne jakieś takie bardziej podstawowe ćwiczenia. To można powiedzieć, że tam stosuję delikatniejszy trening. A dzisiaj zastosowałem tutaj już dość poważne ciężary weszły, tam chyba całym stosem mieszałem później. No idealnie wchodzi, no co tu dużo mówić. Pchamy to do dołu, nie musimy naprężać nic więcej. Odciążamy sobie kręgosłup, spinamy nogi i po prostu tyle co nasze. Następnie przeszliśmy na wypychanie suwnicy pod kątem. Maszyna jest Matrixu, bardzo dobra platforma, nie jest w ogóle poślizgowa. Ja dzisiaj zrobiłem wyjątkowo w wąskim ustawieniu, ponieważ mam jakąś taką niedomogę prawego biodra, boli mnie strasznie, musiałem sobie gdzieś obtłuc. To prawe biodro mi tam nie dokucza od jakiegoś czasu, nie pamiętam jak to się stało, ale widocznie też w nadwyrężeniu może się po prostu to pojawiać. Kolejno przeszliśmy na izolowane wyprosty na czworogłowy. No idealna też maszyna, jeżeli ktoś ma problem z koncentracją, można się skupić. Ja wolę też wtedy podzielić te ruchy, nie stosuję tutaj jakichś większych ciężarów. Ta izolacja jest idealna. Później te wrzery tutaj na tym mięśniu krawieckim są bardzo widoczne. No i stosuję akurat od dłuższego czasu już jakąś taki przekrój pomiędzy nawet 20 a 15 powtórzeń, no na pewno nie schodzę poniżej 12. I kolejno przeszliśmy jeszcze po tej maszynie na łydki.